12. Festiwal Hair Fair. Kunszt fryzjerstwa w najlepszym wydaniu. Niepowtarzalną atmosferę i ten wyjątkowy klimat, jaki zawsze towarzyszy festiwalowi Hair Fair, znów mogły poczuć tysiące stylistów odwiedzających Sosnowiecką Expo Silesię. Tłumnie odwiedzająca targi publiczność całej Polski nie miała okazji nudzić się ani przez moment. Program targów bowiem wypełniony był co do minuty. Zarówno na scenie głównej, jak i sekcji konkursowej oraz kongresowej. W czasie festiwalu odbyło się ponad 25 pokazów grup artystycznych. Pasaż wystawienniczy stanowiło ponad 110 firm, producentów, dystrybutorów i przedstawicieli branży fryzjerskiej, kosmetycznej, zdobienia paznokci, kosmetyki profesjonalnej i kolorowej. Zwiedzający mieli możliwość bezpośrednich rozmów i konsultacji ze specjalistami, nabycia niezbędnych akcesoriów, skorzystania z prezentacji i pokazów oraz promocyjnych cen na wybrane artykuły. Dużo się działo także w strefie konkursowej. Niezwykłe emocje towarzyszyły sobotniemu Pucharowi Śląska, w którym uczestniczyło ponad 150 startujących. Komisja sędziowska oceniała podobnie jak rok temu w sposób jawny, co spotkało się z ogromną aprobatą startujących, ich opiekunów oraz kibicujących. Zwycięzcy poszczególnych konkursów nagrodzeni zostali niezwykle hojnie, zarówno przez organizatorów, firmę Watts, generalnego dystrybutora kosmetyków Subtil by Ducastel, jak również przez licznych sponsorów. Fundatorami nagród rzeczowych w tegorocznych konkursach były firmy Watts, Ducastel, Well, Artis, Broadway Beauty, Bicor, Makeup Trendy, Progress, Farmona, Hair Dreams, Karaja, kosmetyka profesjonalna NBS, Nails Company, Akademia Berendowicz i Kublin, Fusion, wytwórnia szpilek Iza, Gorgol, muzyka z licencją Victor 11, Progress, Macadamia Natural Oil, Lady Spa, wydawnictwo Suzy, Zuzanny Sumirskiej, Olive Tom, Lilla, Cosmabel, Trinity Beauty, Silker. Organizatorzy dziękują wszystkim hojnym sponsorom, dzięki którym nagrodzony zostaje trud, jaki zawodnicy wkładają w przygotowania do konkursów. Nagrody pieniężne, zestawy kosmetyków, sprzęty, szkolenia i wiele innych niezwykle atrakcyjnych nagród otrzymali w tym roku laureaci konkursów. Wykłady naukowców związanych z kosmetologią odbywały się w tym roku po raz drugi pod patronatem uczelni Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się nie tylko warsztaty o funduszach unijnych dla salonów i gabinetów, ale także naukowe prelekcje w zakresie najnowszych zabiegów, dokonań i odkryć kosmetologicznych i lekarzy medycyny estetycznej. Prawdziwe tłumy przyciągnął techniczny pokaz strzyżeń w wykonaniu Beaty Berendowicz, Sławka Kublina i Pawła Nabrdalika z Akademii Berendowicz i Kublin. Wszystkie wykłady w tym roku były bezpłatne dla uczestników festiwalu. W sobotę jako impreza towarzysząca odbyły się wybory Miss Śląska i Moraw, w których wzięło udział 26 pięknych dziewcząt z Polski i Czech. Kolejny raz padł rekord frekwencji. Targi odwiedziło ponad 10 tysięcy osób, za co organizatorzy serdecznie wszystkim dziękują. Wierzymy, że czas spędzony na festiwalu na długo zapadnie w pamięć i przyniesie wszystkim wymierne korzyści. Cieszymy się bardzo i dziękujemy także nauczycielom i opiekunom, którzy zaszczepiają w uczniach dobrą tradycję obecności na najważniejszych imprezach branżowych i czynnego uczestniczenia w życiu branży. Festiwalowy komentarz czyta Lektoriusz. www.lektoriusz.pl